niebawem lub najdalej w przyszłym tygodniu zostanie otwarty nowy odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego. To przedłużenie wybudowanej około 2 lat temu ulicy stanie się wygodnym skrótem z górnej części osiedla Marianki, którym dotrzemy do ulicy Chrobrego i wyjedziemy na Sienkiewicza w pobliżu cmentarza. Gotowy odcinek ma prawie 400 metrów i po wykonaniu prac wykończeniowych teraz czeka na inwentaryzację geodezyjną i na zezwolenie. Tuż przed udostępnieniem go do ruchu trzeba będzie jeszcze usunąć znaki nakazu jazdy w lewo i w prawo na skrzyżowaniu z ulicą Królowej Bony. Wykonawcą prowadzonych od czerwca prac jest świeckie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów. Koszt inwestycji to prawie 1 600 000 zł, z czego 800 000 pochodzi z budżetu gminy Świecie, a druga połowa to rządowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg.